Siema, tutaj Spartiaty, jak dawno się z wami nie witałem w ten sposób, także witam serdecznie. Przypominam oczywiście o kilku rzeczach, o tym, że live'y się odbywają i nie wszyscy wchodzą, także zachęcam. Jeżeli widzicie to, a nie wrzuciłem openingu, no to napiszcie w komentarzach. Team Broda czy Team Gładka Dupa? No, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Bo jeszcze na YouTubie poza live'ami się nie pokazywałem, ale live z goleniem brody miał 18 tysięcy wyświetleń, więc wydaje mi się, że większość subskrybentów to widziała, ci co nie widzieli, to oczywiście no. I zostawcie oczywiście ocenkę pod tym filmem, zostawcie suba na kanale, nagrywamy na live'ie, także tak jak mówię, czat się wita, nie mam tego za bardzo jak pokazać, chociaż mógłbym spróbować, ale już za późno troszkę. Muszę wcześniej zaczynać filmy. Dobra, czekajcie, jak działają spele Nautiliusa? Aha, to jest tarczka, a E to jest ten slowek. Dobra. Może weźmy sobie tarczkę na start. Kurde, zbił mi tarczkę, śmieciuch. To nic, to nic. Patrzcie, unik. Dobra. Wydaje mi się, że będziemy starali się jakąś agresję grać na niego. Wszystkie miniony wziął, więc to chyba jakiś silver nie jest. Co ja mu wbijam tym w ogóle? Aha. Dobra, czekajcie. Będziemy sobie teraz musieli próbować laskitować te minionki. Tego chyba nie wezmę. Dobra, wziąłem. Tego nie wezmę. To wezmę. Mogę wziąć E i sobie tutaj wziąć kilka rzeczy fajnych porobić, a to nic. Kurde, mocny bije ten gościu z ferworkiem. Czy mi przypieprzył tym? No nic. Za chwilę go spróbujemy ubić, patrzcie na to. To jest silver, a mi gorzej idzie niż u mnie. Ja mam 5 las hitów, na gościu ma przynajmniej 8. Także not beda. Czeka na tarczkę, no akurat z tym dobrze gra. Już czeka sobie na tarczkę. Możliwe, że Eliska tu idzie, nie wiem. Mam nadzieję, że mnie nie ghostuje gość, chociaż nie wiem skąd by wiedział. Że... aha! O kurde, to on bo ghostuje jak nic. Co ty robisz tym Ramusem? Chodź tu. To niezła bombka. Maksuj E na AP Nautiliusie? No nie wiem, ja bym kumaksował chyba. Q się wydaje najlepsze na AP Nautiliusie. Czekajcie, zaraz ogarniemy. Co tu maksować? To mi zwiększy obrażenia o tyle. I slow, i cooldown, i koszt. Nie na Q, ale nie, macie rację. Macie rację. E sobie napieprzam i tyle. Macie rację, czat. Ponapieprzam. A, racja, tu mam źle ustawione rzeczy, a to nic. Macie rację, czat, posłucham się was dzisiaj. Jak ja wbijam takiego stunka tym Nautiliusem, bo ja widziałem czasem jak tak robił Nautiliusy. Jak tak robiły Nautiliusy właśnie. Umrę jak myślicie? CO?! CO SIĘ STAŁO?! To niezły Nautiliusek, zapraszam. 300 osób ponad ogląda moją gierkę o 12 w nocy, jak wypieprzam się Nautiliusem na pysk. Zachęcam do subskrybowania tego kanału. Pięknie zagrane, milordzie. Mrozik XD. Ale dziwnie wyglądasz bez brody, jak taki biedak trochę, aż mi się smutno robi. Jak wyglądam jak biedak bez brody, jak mówiliście, że wyglądam jak biedak z brodą? Musicie się zdecydować, guys. Czat, proszę was, musicie się zdecydować jak nic. Nie wiem już, czy wyglądam jak biedak, czy nie z tą brodą. Dobra, zagraliśmy sobie tego Dark Seala. Poczekajcie.
Polecę może w niego taką full agresję, taką napieprzanka jechanka, nie? I zobaczymy co wyjdzie. I tyle. Zbiłem mu tarczkę. Q, Q, Q. No daj to Q! Dobra, powinienem tak grać od początku na niego. Widzieliście jego HP? Ja pierdzielę. Dobra, ereczka. Dobra, jednak ten Nautilus dosyć silny, ja mam sporo DMG. Jak ta Lux została na midzie? Nie, nie została. No, została. No to się zastanawiam, co tu zrobić, nie? Czekajcie, wypieprzę mu Basic Attacka. Bo nie, bo on mnie może zabić, bo on będzie miał szóstkę po tych minionach. Nie, nie ma szóstki na szczęście. Będzie E, użyję E do tego miniona. Z tą szóstką on mnie może wypieprzyć. What do you think, guys? Według mnie może. Nie. No nie wiem, lecieć w niego? Z tą ereczką? No tam coś tam niby mogę zrobić. Kurde. Dobra, teraz poszło. Poczekajcie, muszę troszeczkę minionków polacitować. Poczekajcie, 50 sekund do ereczki, do tego mi brakuje, do Ignite'a, widzicie? Może sobie poczekam na tego Ignite'a i wtedy w niego tak polecę full, nie? Full w ryj. To sobie weźmiemy. Poczekam sobie do Ignite'a te 30 sekund i polecę w niego full. I spróbuję wykierować tą giereczkę, wykierować. Ładna farma. Hej, Terum, HVD, hello. To niezłe. Nie, dobra. Rozumiem już, o co chodzi, ładna farma. Czy Lux pójdzie na topa? Zastanawiam się. Weźmy tak, tak. I tak. Poczekajcie, guys. Ten Nautiliusek na tym topie, on działa, tylko trzeba się... Odpalę sobie potkę. Patrzcie, w tych minionach. Nie dostał tym? Jak to możliwe? Jak on dostaje tego CC-ka, bo nie wiem do końca jak to działa. Nie wiem, lecieć w niego z tej R-ki czy nie? Jak on ty... To E to on nigdy nie dostaje na pysk. Z broken. No dostań tym E, gościu! Proszę cię. No jak on tym E nie chce tak bardzo dostać w pysk? Nie umiem grać Nautiliusem. Chociaż tym nie trzeba umieć grać, ale... Aaaa, Boże. Podajcie mi build item, jaki powinien lecieć pierwszy na tym Nautiliusie. Chociaż... Ja bym polecił sobie tego, protobelcika. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Gościu, zdechnij! Ja pieprzę! Pieprzę to w dupę! Drugi raz zostało mu 5 HP zasrane. No nie wierzę w to! Rush Rabadon? Nie no. A, Ludensa Kose polecę. Kurde! Jaki tilcik game! Sorry guys, że się tak wydarłem. Naprawdę, sorki. Pieprzyłem to. A mnie to stiltowało, naprawdę, stiltowałem. Jak masturbuje się z partiatik z wali z Q. Co? O co, come on? W tym żarcie, w sensie. Roa? Mam polecieć? W sumie.
sumie roaby nie było najgorszych. Jak on ty mnie dostał? To... Nie maksuję już nigdy tego, co czat powie. Nigdy już tego nie zrobię. Nie umiem trafić tym E. To E to jest jakieś useless. Gdzie jest ten gość? Ale dobrze, że się chociaż las hituje tym E. Idę na mida, mam za chwilę R-kę. Użyj E jak dostaniesz stuna. Aha. To nieźle to grałem, co? Elo. Kończę live. Nie, no guys. Jak to ma działać? Ja to, co? Q, E, R, kill. Zrobiłem tak wcześniej. A w sumie po co się pozja płacze. Powiem tak. Ten flash. Ten fleszyk to była dobra rzecz. Protobelta mam lecieć. Pierwszy protobelta. Nie dawaj tego na ety. Spokojnie, guys. Jak to jeszcze ten? Jest ciastko, bo cukier ci spada. Nie, już nie wiem tych ciastek. Chillek live teraz. Pokażę wam. Dobra, pokażę wam, o co chodzi. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Nie wierzę w to. Jak to nie weszło, powiedzcie mi. Gość się mnie boi w luj. Ale i tak się nie chce napieprzeć. No, to żem. Nie, nie rozumiem, co teraz powiedziałem. Boi się mnie w luj, ale i tak się nie chce napieprzeć. Co? Jedyny sposób, żeby wziąć i kogoś zabić, to Tom Lux. Dobra, nie, poczekajcie. Jak ty to kierujesz. Poczekajcie, poczekajcie, patrzcie na to. Ustawię sobie Q pod pod to. Gdzie on jest? Gdzie za lód? Zdechnij z tego Ignite'a. Przecież ten Ignite był useless. To. Ograsz to. No! I o to chodzi! Dobra, czekajcie, co w ogóle ta pasywka robi? Na Twilis będzie gadać. Aha! To tak działa ta pasywka, okej. Okay. To jest Nautilus, nie Nautilius. Może i tak. Może dlatego przegrywam. Dobra, Q kliknąłem, nie użyłem. A, dobra, bo trzeba przytrzymać. Ludem Secho se polecam. Co ty jesz, grubasie? Ciastka takie maślane, ale nie pokażę ich, bo nagrywam na YouTube'a. A to ma większy zasięg niż live. Pokażę wam po tej giereczce, kogo ja przypominam bez brody. A wy mi powiecie, czy to jest prawda. Po tej giereczce, pamiętajcie, powiedzcie mi, czy ja przypominam. Mhm. To jest właśnie dobra sonda. Przygotujcie się na to, guys. A ludzie, którzy chcą to wiedzieć, zapraszam na live'y. Tu się dowiecie prawd życiowych. Idę tam. Dobra.
To elo. Ej, coraz coś tam to zaczyna się dziać. Aladyna wam pokazywałem wczoraj. Ale to nie o Aladyna chodzi, nie? To nie o Aladyna chodzi. Pokażę wam po tej giereczce. A wy mi powiecie, czy to jest ten chociaż trochę podobny. Kurde. Ale zamach bierze ten Nautilus, to ja pierdzielę. Ostatnio cię oglądałem, jak miałeś 14 widzów, Dominik Nizio. No to kurde, trochę się pozmieniało. Napisz, czy na lepsze, czy na gorsze. Przypominasz tego super youtubera z Partiatixa, tylko jakby nie miał brody. Aby, żartownisie. Ładnie puszuje z tego. Strasznie fajnie się tego puszuje, nie? Tylko skala gówniana. Ale na Q ma prawie 1 do 1 i na R ma połowę. Nie, poczekajcie. Nie, na R ma prawie 1 do 1. To najsik. Dobra. Protobelt. Bez butka, no bo po co butek komu? I idziemy tutaj, patrzcie na to. O kur, nie zdąży. Nie zdążę chyba. No właśnie. Bym poleciał w tą ziaję, nie? Kurde, ona ma 8-2. Jezus Maria, to będzie trudne. No i tu i dom. Kurde, nie mam ereczki, szkoda. Nie, gówno. Ja pierdzielę, ja się nawet asysty za to nie mam. No, pobieg na dół. Straciliśmy topa przez to, że przez moje igraszki, to nic. Co to jego brat, bo głosy podobne. A jak? Patrzcie na to. Nie, dobra, nie wyjdzie ta technika, chociaż. No dobra, działa. Zadziałało! Ej, fajny ten Nautilus pod AP, podoba mi się, dobra. Po prostu trzeba dobrą werkę puścić i potem Q. I wtedy jest jazda. Niedługo wrócę do brązowych. Wielki mistrz. Wiadomo. Mam nadzieję, że wrócisz. Jestem fanem numer jeden. Mistrzu. Wszystkich mistrzów z brązowych. Których no niestety ostatnio nie ma. Bo są tylko szoty. Ale. Trudno. Piknie zagrane, milordzie. Bardzo dziękuję za to, że tak napisałeś. To bardzo mnie ten. Wiesz, napędza do działania. Od razu po takim napisie z czatu, cudownego czatu bardzo, który cały czas mnie wspiera i moją działalność. Mam większy attack speed, czy mi się wydaje? Q oczywiście. Weźmy tego tureta. Gość mi wziął tureta, to ja też wezmę. Puszuję jeszcze jedną falę, kupię sobie protobelta i będzie jazda bez trzymaneczki. Co jest? Dobra, i cofnijmy. Przejdę się na tego bota. Polecimy ereczkę. Siema, polecisz mi jakąś postać na wzór Ireli lub Talona? Szukam jakiegoś maina i nic nie mogę znaleźć. Rengara weź sobie. Połączenie Ireli i Talonka. Skaczę jak Talon ma E, które łapie jak stunek Ireli. Chociaż to jest snare, ale działa. Idę. Czekajcie, zrobimy taką techniczkę. Mam flesza, nie? Kurde. Dobra, jeden. No nie, no nie uciekniesz mi. Nie, nie, nie. Elo, elo. Dobra. Szkoda, że mi uciekł ten. Żabolu. Żabolu, pamiętam. Dobra. I teraz go w tego. Robię go.
O kurde, jaki on silny! Robi mnie czy nie? Ej, dużo mi zrobił, co? Nie ma żadnego MRS-a. Kozaczek. Z tą ereczką to ja sporo robię, co wy na to? No i o to chodziło, najpierw Q, a później E. GZ. No wielkie dzięki. Wielkie dzięki, jeżeli mówisz, że mi się udaje kill. No to bardzo dziękuję. Taki czat to ja rozumiem teraz. Smurf. Spam na czacie Smurf i Yellow. Ma gołownię. Poczekaj. Chodź tu. Coś tempa, Boże. Jaka tempota! Dobra, idę. Mamy reczkę. Za chwilkę. Dobra. Ej, działa ten jednak Nautilus. Sorry. Wszystkich mainów, których obraziłem na początku gry, albo tych, o których nie wspomniałem, bardzo przepraszam. To moja wina, guys. Jednak ta postać jest broken. Mieliście rację. Patrzcie na to. To dla was wszyscy maini Nautiluska. To jest, jak są te filmy. Każdy odczuje po tym 100% satysfakcji, ludzi odczuwa satysfakcję. Nie wiem, co powiedziałem, słowa mi się pieprzą. 100% ludzi odczuwa satysfakcję oglądając ten filmik. I taki Nautiliusik, który używa F-miniony. Piękne. Aż to jest poruszające po prostu. Morello ja bym sobie poleciał, wiecie, bo cooldown w 20%, chociaż... wszędzie dobre. A Morello w sumie, Morello. A ja mam to, poczekajcie. To Morello, Rabadon i Lichbane. Nebaf dał na goli brodę piątego. Bardzo dziękuję, Nebaf. Jak tam u was, u mnie wszystko w porządku? Jakie picki na brony XD? Kawarecik dla ciebie, Nebaf. Bardzo dziękuję za donata. Jakie piki? No na przykład Nautiliusek. Satysfakcja czy satysfakcją? Kurde, ludzie, proszę was, nie łapcie mnie za słówka. Jak ja was zacznę za coś łapać, to wam się wujek przypomni z kolonii. Ja wierzę. Więc proszę was, guys, proszę was o jedną rzecz. Pamiętajcie o tym. To niezły grać League of Legends. Kurde, Ignite nie dałem. A, umarło. Okay. Słuchajcie, bo to nie jest koniec oczywiście. Nie, to nie wyjdzie. Sparta, czy to jest groźba? Dla niektórych to pewnie... propozycja. Patrzcie na to, bo to nie był koniec, nie? Patrzcie. Ła, co się stało? Co ten turec wariował? Dobra, wyszło. Chociaż mam 8 staków teraz na medżaju. Co się stało, guys? Co się stało na czacie? Widzę, że jest jakiś ten. Może Nexa zagrasz Ramusem pod build Daisy My Rollin? Ja łapię cię od 20 minut. A na ten build nie znam takiego buildu, bo nie oglądałem i za bardzo tych buildów NiceBlue i innych youtuberów. Co ci się stało z brodą? Sporo mnie ominęło, widzę. Michał Krzywański. Tam. Elo, czy jak źle wbiłem, czy Sparta się zgolił?
Każdy wbija na tego. O kurde, to Murganka. Każdy tu wbija i właśnie to zadaje pytanie. A w sumie to nic złego. Nie mogłeś zestunować gościu. Ona umrze i tak, także spoko. Kurde! Nie kliknęła mi się R-ka. Ale spieprzyłem, on ma infi w ogóle ten Yasuo. No właśnie, ma infi. Gdyby... O kurde. Zabił ją, dobra, dobra. Rabadonek teraz, elo. Tylko, że on dwa staki namydziają. Kiedy nagrywasz Akali? No znaczy, pod jaki build, zależy pod jaki build chcesz, tak, tą Akali gościu. Ale czy Akali nie była jakiś czas temu? Wydaje mi się, że była jakaś full AP nawet. Nie myślałeś, żeby się przenieść na Twitcha? Jak skończą ci się pomysły na filmiki? Na Twitcha ogólnie myślałem, żeby się przenieść za jakiś czas, ale patrząc na plusy, jakie dają streamy na YouTubie, bo zasięgi ogromne. Ogromne. Zasięgi już są jakieś, tak? 300 osób na live'ie. Praktycznie od początku. To jest według mnie sporo. No na Twitchu prawdopodobnie bym musiał, wiecie. No jednak trochę tamten, nie? Dodatkowo co streama przychodzi około, nie wiem, 200-300 subskrypcji, nie? To kanał napędza tak bardzo, że miesięcznie jest taki przyrost, że no ludzie, nie ma co się po prostu przenosić obecnie. I tyle, guys. Liczbę nam poleciał, kurde, przydałby się. Tak się dużo zadaje bardzo. Aha, dobra. Wyprzyli ich cały team. Zasięgów nie ma aż takich dużych, guys. Źle powiedziałem. Chodziło mi bardziej o to, że dosyć dużej liczbie osób wyświetla się ten live. Przez co... przez co właśnie są te przyrosty, nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. I to napędza kanał bardzo. Za chwilę jest 40 tysięcy subskrypcji. Bez live'ów? Do końca czerwca, bez live'ów do końca czerwca miałbym... nie wiem, 29 tysięcy subskrypcji na przykład, albo 30 tysięcy. Bym w końcu dobił. A z live'ami? No kurde, no bez porównania, ludzie. Gdzie mi pingujesz, ty, szmaciarzu? No co jest? Ja pierdzielę, jaka silna. Dobra. O kurde, ta Vayne. Ta Vayne ma 21 fragów. To nice. Ja mam dopiero 400 apelu, ludzie, więc wiecie, to nie jest aż tak dużo. W sumie mało, nie? Mary, lecisz już? No trudno. Mam nadzieję, że jutro wejdziesz na lewa. Może gnarem pod full AP? Nie chce mi się. Nie chcę mi się gnarem full AP grać. Ogólnie nagrywam sobie teraz filmik na YouTube'a, nie, więc... ale później sobie pogramy Hekarimkiem może coś jeszcze, co? Na tym live'ie. Widzieliście mojego Hekarimka. No raz działa, raz nie. No ale to jest taki buildik, że wiecie. Zależy od ich teamu bardzo. Jak mają papierowy dosyć team, to ten Hekarimek wlatuje w ludzi jak masło. Wiecie, o co chodzi. Dobran Sparta, miłych Jarek. Szymon Urbański, spoko, na razie. Miło mi, że byłeś. Bardzo miło, guys, że byliście. I tak sporo osób tak naprawdę, jak na 12, jak na, nie wiem, prawie pierwszą godzinę jest 350 osób na live, co jest według mnie mega wynikiem. Także bardzo miło, guys.
Dobra. Spróbujmy coś tutaj odpieprzyć jeszcze. Tylko nie wiem, czy ja bym kogoś jeszcze zabił bez Rabadona, bo no, mocno mi spadły obrażenia. Nie jestem pewien, czy ja dobrze zrobiłem z tym Morello. Które nie jest aż tak dobrym itemem tak naprawdę. Jak Vayne padnie, to przegramy grę. No. A ta Vayne, no ciężko jest wypadła, ona mocno kieruje tą grę. No. O kurde. Dobra, jednak nie. Co tam się dzieje? Pingują mnie goście. Elo. Idę na mida. Zabiję sobie Lux albo Yasuo, bo pewnie będą szli. Sprzedam do rana. Sprzedam tego do ranka. Kupię sobie to. Ja pierdolę, no kurwa. Kecjoli tą Ligę Legend. Pograj sobie w rekiny. W depfa. Dobra, guys, patrzcie na to, sztuczka życia. Czym wątpię, że będzie pushował, nie, ale... Patrzcie na to. Aha, flashnęła. Flesznęła ta Lissandra. Zabił mi Lissandrę na combo. Na 100%. Na 14 poziom. Na 100% Lissandra by się wypieprzyła na combo. Ja pierdziele, ta ereczka. To była dopiero ereczka, co? Patrzcie na to, patrzcie na to. Ja myślałem, że to lepiej zagram. Dobra, jednak wyszło. Kupiłem sobie tego Rabadona jeszcze i zobaczył, jak to będzie działać, ale prawdopodobnie Vayne skończy tą grę. Chodźcie na Barona. Chodźcie, chodźcie. Ej, może pójdą, co? Baron. Kurde, skończę tą grę chyba. Ej, fajny nawet ten mój. Nie no, fajnie nawet działał, powiem tak. Niestety ta Vayne troszeczkę zbyt mocno gra po prostu. Znaczy no niestety. Takie 700 AP teraz, jakbym przypieprzył z tej areczki. Ktoś gra. Pięknie zagrane, milordzie, mrodzik. Nie mogę z ciebie, że coś się nie znudziło jeszcze pisanie tego. Kawarecik dla was, guys. Mam nadzieję, że gra się podobała. Zapraszam na live'y i tyle. Czy ja to nagrywałem? Nagrywałem.